No i dobra piosenka to jest taka piosenka, która nie traci aktualności. Kolejna piosenka to również była napisana w dawnych czasach i ciągle jest aktualna, jakoś nie wiadomo dlaczego. Napisał ją Stanisław Klawę, Zosia na grzybkach. Chciała mieć mamusia obiad dosyć szybki, Zosieńkę wysłała do lasu po grzybki. Zosia do zbierania i do lasu skora, do koszyczka wrzuca runo czasem muchomora. Do domu wróciła, zbiór ma całkiem znaczny, mama już przyrządza posiłeczek smaczny. Lecz za sprawą Zosi stało się inaczej, bo rodzinka w bólach leży, a Zosieńka płacze. Wołają mamusia na chwilę przed zgonem, drugi raz nie ruszaj, gdy widzisz czerwone. Tragiczna historia nie kończy się na tym, spójrzmy co się stało wskutek zejścia taty. Tato się nie stawił w pracy po niedzieli, więc produkcja zaraz spadła, premię diabli wzięli. Starsza siostra Zosi w zgonu konsekwencji strasznie zawyżyła w szkole współczynnik absencji. Dodajmy do tego jeszcze kryzys w kraju, a pojmiemy, czemu tak źle się sprawy mają. Zosia z tej historii wyciągnęła morał, ileż to się zdarzyć może z winy muchomora. Zatem pamiętajcie, niedoszłe sierotki, czerwone, trujące, choćby w białe kropki. La, 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 la. Dziękuję bardzo. I teraz piosenka